do jakiej tragedii doszło chwilę po świętach? Jakie rozpaczliwe wieści pojawiły się z domu Gwiazdy Klanu? Jako komentarz powiem, że tuż po świętach Gwiazdy Klanu dotknęła ogromna osobista tragedia. Dorota Naruszewicz, która przez lata występowała na szklanym ekranie w roli Beaty Boreckiej, właśnie pożegnała ukochaną bliską. Fani z całej Polski ślą kondolencje i wyrazy współczucia. Dorota Naruszewicz wystąpiła już w pierwszym odcinku Klanu, który został wyemitowany w 1997 roku. Aktorka przez 14 lat wcielała się w serialu w rolę Beaty Boreckiej. Widzowie TVP z zapartym tchem śledzili losy swojej ulubionej bohaterki i obserwowali, jak zmienia się z biegiem czasu. Gdy w 2011 roku Dorota zdecydowała się opuścić Klan, wiele osób było tym faktem niepocieszonych. Mimo iż Naruszewicz zyskała największą popularność dzięki występom na łamach Klanu, Polacy doskonale znają ją również z takich produkcji jak Hotel 52, Barwy Szczęścia oraz Korona Królów. Niestety aktorkę właśnie spotkało ogromne nieszczęście. Tuż po świętach musiała pożegnać ukochaną bliską. Cała rodzina Doroty Naruszewicz pogrążyła się w żałobie. Okazuje się, że nie żyje jej mama. Dorota nie stroni od opowiadania o prywatnej sferze swojego życia. Aktorkę w mediach społecznościowych obserwuje mnóstwo osób, które aktywnie śledzą nie tylko losy postaci, które odgrywa na szklanym ekranie, ale również w rzeczywistości. Kilka lat temu artystka ujawniła, że jej mama choruje na Alzheimera. Diagnoza, która nagle spadła na kobietę, wstrząsnęła wszystkimi jej bliskimi. Ta wiadomość zmieniła mój świat. Długo nie mogłam się otrząsnąć. Teraz nie ma dnia, żebym o tym nie myślała, nie zastanawiała się, co będzie dalej, bo choroba choć powoli, to jednak postępuje. Nasza rodzina stoi przed decyzjami, co zrobić, żeby zapewnić jej jak najlepszą opiekę, żeby było jej dobrze, opowiadała Naruszewicz. Mama aktorki niedługo potem musiała znaleźć się w specjalnym ośrodku opieki, gdzie miała zapewnioną profesjonalną pomoc. Dla aktorki był to jednak wyjątkowo trudny czas. Myślałam, że mama cierpi na depresję, więc diagnoza była wielkim zaskoczeniem. Nikt w rodzinie wcześniej nie chorował na Alzheimera czy demencję. Mama powoli zamykała się na rzeczywistość. Coraz mniej jej się chciało. Przestała wyjeżdżać na wakacje, zaczęła się izolować. Z rodziną mogliśmy ją odwiedzać, ale ona za nic nie chciała przyjechać do nas. Bardzo źle reagowała na pogorszenie pogody i doszło do tego, że przestała w ogóle wychodzić z domu, wyznała aktorka na łamach Faktu. Pierwsze objawy mogłam zauważyć już 3 lata wcześniej. Chory często zataja przed najbliższymi różne sytuacje. Zaś rodzina, nawet jak widzi pierwsze symptomy, odrzuca je lub błędnie interpretuje. A wystarczy iść do lekarza. Nie zrzucajmy wszystkiego na wiek. Nie mówmy, że jak ktoś jest starszy, to ma prawo być rozkojarzony, zdenerwowany czy zmęczony. To często skutek choroby, której się nie leczy. Kilka dni po świętach Dorota Naruszewicz przekazała swoim fanom tragiczną wiadomość. 29 grudnia zmarła jej ukochana mama, Bożena. Kobieta przez kilka ostatnich lat zmagała się z Alzheimerem. Miała 79 lat. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych fotografię rodzicielki oraz napisała: odeszła moja mama. Śliczne jest to zdjęcie. Tak bardzo chciała dożyć nowego roku, ale się nie udało. Rodzinie, przyjaciołom i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.